Ale to jest niegłupie, panie prezesie, to jest wręcz doskonałe, bo powiem panu, że pańska obecność podniesie nasz poziom wykonawczy. Ale co ja tam będę robił? Będzie pan beneficjentem naszej najładniejszej piosenki, którą mamy zamiar z panem zaśpiewać, a którą chcemy rozpocząć nasz program. Dobrze, zgadzam się, ale najpierw ja muszę tą piosenkę usłyszeć. Tak. No i oczywiście zaakceptować. Bo teraz pan wie, każdy może śpiewać co chce, gdzie chce, ale ja to muszę zatwierdzić. Dobrze, dobrze. W takim razie ja poproszę o krzesło dla pana prezesa. Pan prezes właśnie będzie łaskaw. Czy mogę prosić o muzykę? Dziwna rzecz dziś się stała. Siedziałem w biurze, pisałem jakiś list i w pewnej chwili czuję, że list mój się rymuje i patrzę i faktycznie to piosenka, nie list. Obok mnie stanął prezes rozgniewany. To nie do wiary, rozumu panu brak? To widzę po raz pierwszy, wiceprezes pisze wiersze i wie, że list nie czyta, a w liście jest tak. Jest jeden, jedyny, którego cenię najwięcej. Jemu wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Niech tylko mnie nie zapomina przy wyróżnieniach imieninach i niech nie straszy jego mina, gdy jest naprawdę na mnie zły. Ten jeden, jedyny śni mi się ciągle w nocy, wtedy wołam pomocy, któż udzieli jej mi. Budząc się pyta żona z córką, czy ci do łóżka wstawić biurko, a może w czapkę pawie biurko, żeby to wreszcie przeszło ci. Dziwna rzecz z tą piosenką. Myślałem, prezes mnie wyrzuci, ale nie. Powiedział cztery słowa: mój panie, pan zwariował. Komisja też orzekła, że ze mną jest źle. Co mi tam wyrok jakiejś komisji? Mnie nie obchodzą te wyroki, wcale nie. To praca moja miła, moje życie tak zmieniła. I wam się to przydarzy, a może tylko mnie? Jest jeden, jedyny, którego cenię najwięcej. Jemu wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Niech tylko mnie nie zapomina przy wyróżnieniach imienina i niech nie straszy jego mina, gdy jest naprawdę na mnie zły. Ten jeden, jedyny śni mi się ciągle w nocy, wtedy wołam pomocy, któż udzieli jej mi. Budząc się pyta żona z córką, czy ci do łóżka wstawić biurko, a może w czapkę pawie piórko, żeby to wreszcie przeszło ci. Prezesie, czy to się podobało? No to przecież to jest ładna piosenka, cudowna piosenka. Proszę pana, pan zrobi taką w życiu karierę, ja to panu mówię. A odnośnie co do programu, to najlepiej, żeby program był na tak wysokim poziomie jak to. Dziękujemy.